Także na samym początku chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w akcję poszukiwania mojej siostry. Razem z rodziną i przyjaciółmi robimy wszystko, co możemy, tak? Dziękujemy poznańskiej policji i wszystkim służbom, które są zaangażowane w poszukiwania. Dziękujemy biuru pana Krzysztofa oczywiście za zaangażowanie i wszelkie środki podjęte. Wiemy więcej niż wiedzieliśmy w poniedziałek, tak? Czyli nie stoimy w miejscu, idziemy do przodu. Od kogo pan się dowiedział, że pańska siostra zniknęła i nie ma z nią kontaktu? Dowiedziałem się od jej chłopaka. Napisał do mnie SMS-a, żebym się z nim pilnie skontaktował około godziny 17 w poniedziałek 23 listopada. Zadzwoniłem od razu i no i już wtedy wiedziałem, że coś jest nie tak, tak? Czyli po 12 godzinach, a on wcześniej też jej szukał jakoś? No, oczywiście szukał jej, tak. No, rano musiał iść do pracy. Wiedział już, że jej nie ma. Myślał, że ona pójdzie do pracy, ale też dostał później telefon z pracy około godziny 14 czy też 15, że po prostu nie dotarła do swojego miejsca pracy, tak? No i wtedy zaczął coś też podejrzewać, poinformował też policję. No i zaczęła się cała procedura, prawda? Czy ona kogoś się bała? Miała jakiś wyroku? Nie. Sytuacja spowodowała zdarzenie. Sytuacja. Być może sytuacja w którejś z restauracji, w którymś z klubów, w którymś z miejsc, gdzie była tam razem ze swoimi znajomymi. I to jest przyczyna tego, co się zdarzyło.